Siemaneczko, witam wszystkich na moim kanale. Jeżeli już jesteś, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania, żeby ten mój kanał się rozwijał szybciej niż się rozwija. Także serdecznie zachęcam, a dzisiaj oczywiście temat związany ze świętami. Chciałbym Wam opowiedzieć, jak tutaj w Anglii ludzie spędzają święta. Jak Polacy spędzają święta i jak inne narodowości spędzają święta. Ale na samym początku chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Bo nie wiem, czy zdołasz obejrzeć cały film, aby na końcu usłyszeć moje życzenia, więc na samym początku chciałbym Tobie życzyć dużo zdrówka i słodyczy, żebyście te święta spędzili najlepiej jak możecie, żeby było smacznie, żeby było wybornie, żeby było bogato, żebyście byli zadowoleni, żebyście spędzili czas z najbliższymi, z przyjaciółmi, żeby było fajnie, zajebiście. Oczywiście do nowego roku jeszcze mamy trochę czasu, ale jakbym przez przypadek nie zdążył żadnego odcinka nakręcić, to również życzę Tobie zajebistego, udanego Sylwestra i szczęśliwego nowego 2024 roku. Jak widzicie, ten czas zapierdala jak ta lala. Człowiek nieby się nie obejrzy, już będzie o rok starszy. Także starajmy się spędzać nie tylko święta, ale i każdy dzień jak najlepiej potrafimy. Więc zaczynajmy. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich na odcinek. Słuchajcie, jak niektórzy z Was wiedzą, jestem w Anglii w marcu przyszłego roku, pyknie 18 lat. I powiem Wam, że tutaj te święta Bożego Narodzenia spędzam w Anglii. Może dlatego, że w Polsce nie mam dużej rodziny, jest drogo, żeby pojechać do Polski, z reguły się jeździ w innym okresie do Polski, kiedy jest taniej, bo taki wyjazd do Polski, no, same bilety potrafią kosztować w okolicach 200 funtów na osobę w dwie strony. Plus jeszcze inne rzeczy i tak dalej. A można pojechać w innym okresie, nawet zimowym, po świętach, taniej. Ale to nie o to chodzi, bo tutaj pieniądze nie są najważniejsze. Tylko po prostu to, kogo mamy, jaką mamy rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, wielu z nas spędza te święta tutaj w Anglii, na obczyźnie. Nie można powiedzieć, że to są dla wszystkich wymarzone święta, bo to wszystko zależy. Słuchajcie, dużo osób mówi, że no, nie odczuwa się tak tych świąt na obczyźnie w Anglii. Inaczej to jest, jak się jest u siebie w Polsce. Ale to wszystko zależy od nas też, jak sobie te święta widzimy w naszych oczach, jak sobie przygotujemy te święta, jak je spędzimy, prawda? Bo niektórzy no pracują, niektórzy idą na popijawę, nie robią jakichś tam wielkich wigilii i tak dalej. I wystarczy im na przykład gdzieś tam pójść do restauracji, czy skromnie coś zjeść. I te święta z roku na rok są trochę inne. Bardziej tutaj biznes się kręci, bo już jesienią, październik nawet bym powiedział, zaczynają sprzedawać w sklepach artykuły świąteczne. Wszystko, co jest związane ze świętami, zaczynają sprzedawać. Jak jeździłem do Costco, to już październik, końcówka września, można było znaleźć tam
artykuły świąteczne. I wiecie co, i właśnie święta w dzisiejszych czasach są związane bardziej z mamoną, aby zarobić. Oczywiście wiele osób spotyka się z rodzinami, z najbliższymi, oczywiście te osoby, które uważają te święta, które są tej wiary, aczkolwiek wiele osób jest niewierzących, też obchodzi święta Bożego Narodzenia, może troszeczkę inaczej, ale są kultury i religie, które tych świąt nie obchodzą. I słuchajcie, święta to jest bardziej dla wielu ludzi czas wolny od pracy. To jest czas wolny od pracy, kiedy mogą spędzić czas z najbliższymi, kiedy mogą się spotkać, kiedy mogą gdzieś pojechać, odwiedzić, odpocząć, napić się czegoś i dobrze zjeść. I ja święta wyobrażam sobie i moje takie święta, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, stety i niestety, dla mnie jako Krzyśka osobiście te święta nie są jakieś zajebiście najlepsze. Niestety smutne są te święta, bo jak ja kojarzę, to jakoś i w dzieciństwie te święta nie były jakoś tak szczególnie zajebiste, jak dla niektórych dzieci. No i niestety moja mama, która też zmarła w okresie świątecznym, także nie kojarzą mi się aż tak dobrze te święta, aczkolwiek staram się spędzić te święta jak najlepiej. Wiadomo, cieszę się z nich, tym bardziej, że mam rodzinę, dzieci, które wiadomo na święta czekają z niecierpliwością. I słuchajcie, w Polsce wiadomo lata temu święta wiązały się ze śniegiem. Praktycznie, jak ja przypominam sobie dzieciństwo, to można powiedzieć, że na każde święta był śnieg, było biało, czasami było tego śniegu bardzo dużo, było bardzo mroźno, chodziło się na pasterkę, oczywiście jakieś tam prezenty, choinka i tak dalej. Atmosfera świąteczna, w zależności gdzie jest, kto z jakiego regionu, ja Wielkopolska, to tam mieliśmy zupę owocową ze suszu, oczywiście karp, makiełki, czyli mak zmielony połączony z makaronem, barszcz, wiadomo, jakieś tam krokieciki, pieruszki, takie różne rzeczy, tak? No i wiadomo, podstawa opłatek. Ta tradycja opłatkowa różni się, bo tutaj w Anglii Anglicy opłatkiem się nie dzielą. Z tego sobie wiadomo, życzenia sobie życzą. Wiadomo, my Polacy mamy ten dinner, czyli tą kolację, kiedy, jak to się mówi, pierwsza gwiazda się pojawi na niebie, to zasiadamy do stołu. W Christmas Eve, czyli nie w pierwsze święto, a w przeddzień, czyli 24 grudnia. Zasiadamy do stołu, gdzie dzielimy się opłatkiem, gdzie życzymy sobie wszystkiego najlepszego, gdzie te właśnie takie kłótnie powinny w tym momencie zaniknąć i ludzie sobie podają ręce. Ale nie zawsze tak jest. Anglicy obchodzą święto w 25 rano, kiedy zasiadają do stołu, i tak ten znany, słynny indyk, pieczony indyk, tak? Gdzie nie tylko w Anglii, ale i w różnych częściach świata też tego indyka konsumują. I wiecie, ludzie cały czas, bym powiedział, na coś czekają. Teraz mamy święta Bożego Narodzenia, to ludzie wiadomo, przygotowania na święta Bożego Narodzenia, oczekiwanie, kiedy wreszcie ten czas wolny od pracy, kiedy sobie trochę odpocznę, prezenty, cała ta atmosfera świąteczna.
teraz niektórzy podróżują. Ja teraz wiozłem kobitkę ze synem na Gatwick, gdzie lecieli na Barbados. Lecieli na Barbados na święta, żeby tam świecić święta. No bo wiele osób jakoś twierdzi i nie lubi tych świąt za bardzo spędzać w Anglii, bo mówi, że jest nudno, że nie jest jakoś tak specjalnie. No nic ciekawego, wolą pojechać albo gdzieś tam, gdzie jest śnieg, albo tam, gdzie świeci słońce i mogą się wykąpać, bo jest gorąco. No i ludzie mają różne podejście. Ludzie mają różne podejście i tak jak wspomniałem, my zawsze na coś czekamy. Jeżeli jest to przed świętami Bożego Narodzenia, to czekamy na te święta. Jeżeli później jest Wielkanoc, czekamy na Wielkanoc. Później czekamy na lato, na wakacje, żeby gdzieś pojechać, fajnie odpocząć. I tak nam życie ucieka, bo ludzie całe życie na coś czekają. Ludzie jakoś tak nie potrafią sobie każdego dnia układać, żeby każdy dzień przeżyć w szczególny sposób. Ludzie czekają na coś, a jeżeli na coś czekasz, to czasami ten czas się dłuży, a czasami to życie szybciej ucieka, bo żyjesz od świąt do świąt, od wakacji do wakacji, od jakiejś imprezy do imprezy, od weekendu do weekendu i tak to wygląda. Jeżeli my byśmy potrafili każdy dzień traktować szczególnie i umieć przeżywać w sposób szczególny każdy poszczególny dzień, to myślę, że to życie nasze by wyglądało troszeczkę inaczej. To jest tak samo jak przychodzą święta jakiekolwiek, na przykład święta zmarłych. Każdy idzie na grób, ubrany, odwalony, kwiaty, wieńce, znicze, a cały rok nie pamięta o tych zmarłych, bo jest wszystkich świętych, to muszę iść. Tak samo jak święta Bożego Narodzenia i każdy inny, ludzie nie pamiętają o najbliższych, o rodzinie, ale że są święta, no to muszę iść. Albo gdzieś tam idę do ciotki, bo ciotka coś da. I tak zawsze było. I albo co ja będę gotował w domu, jak pójdę do kogoś tam się najem, czasu mniej stracę, bo nie będę musiała stać przy garach, a ktoś inny za nas tą robotę zrobi. Przyjdę na gotowo, się najem, zajebiście. I wiele osób z nas te święta traktuje inaczej, podchodzi inaczej w te święta do obchodów. I wiecie, ludzie, Polacy, którzy tutaj przyjechali na obczyznę, wiele osób wróciło ostatnimi laty po Brexicie, po tych lockdownach, wrócili do Polski też mniej więcej dlatego, że chcą w tych tradycjach, w naszej kulturze obchodzić każde te święta, być przy rodzinie, być blisko i tak dalej, czuć smak tych świąt, ale nie tylko. I powiem wam, że tak jak wspomniałem wcześniej, dużo zależy od nas samych, jak my spędzimy te święta, bo oczywiście, że te święta nie są takie jak w Polsce, bo jesteśmy na obczyźnie. Ale jeżeli zrobimy sobie fajną Wigilię, są polskie sklepy, gdzie można kupić polskie wyroby. Dużo jest tych polskich sklepów, nawet w marketach można kupić polskie wyroby. Karp to nie jest problem, bo nawet w każdym markecie praktycznie już kupisz karpia. Ładną choinkę ubierzesz sobie, tak. Spędzasz, zaprosisz przyjaciół, znajomych, jak nie masz rodziny tutaj, tak. Zrobisz jakieś twoje przysmaki, które robi i robiło się w Polsce, w twoim regionie. Włączysz polskie kolędy, pójdziesz na pasterkę, bo bardzo możliwe, że w twojej okolicy jest kościół, gdzie są odprawiane polskie msze. A jak nie, to pójdziesz na angielską, jeżeli czujesz taką potrzebę i też poczujesz te święta. Tak jak w Polsce, też poczujesz te święta. A jeżeli
masz wywalone, jeżeli bo ja tych ksiądz nie będę czuć, po co ja będę się spuszczał, spuszczała nad tym wszystkim, jak tak tych ksiądz nie będę czuła. No oczywiście, jak nie będziesz robiła wszystkiego, żeby te święta poczuć, no to ich nie będziesz czuć, prawda? To wszystko zależy, jakie masz podejście. I wiecie co? W Polsce to, że jesteś u siebie w kraju, to już jest samo to, że czujesz, że jesteś u siebie, że jesteś wśród swoich. Ale my jakoś tak ostatnimi czasy się bardzo od siebie oddalamy i ludzie są bardzo skłóceni. I myślę, że te święta z roku na rok są nieco inne w niektórych domach. Ludzie ze sobą tak nie rozmawiają, ludzie tracą kontakt z bliskimi, ludzie nie chcą być ze sobą tak, jak byli wcześniej i ludzie zaczynają patrzeć tylko na siebie. I do tego wszystkiego przyczyniło się wiele rzeczy. Największym takim czynnikiem, które przyczyniło się do tego, że się od siebie oddalamy, to są te całe lockdowny, gdzie nas zamykali, gdzie nas izolowali od siebie i tak dalej, i tak dalej. To myślę i widzę, że przyczyniło się najbardziej do tego, żeśmy się od siebie oddalili. Ludzie byli tak spragnieni tej bliskości, ale to trwało tyle czasu, że jednak zobaczyli, że mogą sami sobie żyć i nie potrzebują nikogo innego do szczęścia, jak to się mówi. No i my jako ludzie, którzy powinniśmy ze sobą współpracować, żyć, tworzyć różne więzi i tak dalej, no jakoś tak nie zawsze jest. I to jest przykre, bo patrzymy na tą rzeczywistość i myślimy o naszych dzieciach, w jakich czasach, w jakim świecie one będą żyły, jak dorosną. I widzimy ostatnie lata, jakie zmiany przyniosły i możemy sobie wyobrazić, jakie zmiany mogą przynieść kolejne lata. Kiedy te święta już będą zupełnie, ale to zupełnie inne niż jeszcze są teraz, w chwili obecnej. I ten punkt widzenia religijny, gdzie oczywiście no święta, to można powiedzieć, że tutaj chodzi o religię, no bo na rodziny Jezusa, gdzie chodziliśmy, gdzie oglądaliśmy te szopki, gdzie robili te różne wystroje, i tak dalej. No a gdzie widzimy, jesteśmy świadkami pomału upadku takiego kościoła, jaki był kiedyś. No czyli ludzie widzą, co się dzieje w kościele przez to, że mamy lepszy dostęp do mediów, mamy social media, wiele rzeczy wychodzi na jaw i ludzie zastanawiają się, czy rzeczywiście warto poświęcać swój czas dla tych ludzi, którzy mówią co innego, a robią zupełnie co innego. Tak jak też wspomniałem w ostatnim moim odcinku, kto nie oglądał, bardzo zachęcam, bo bardzo ciekawy temat odnośnie religii i odnośnie podejścia człowieka do życia, tego wszystkiego, czy ma to sens, jaki ma to sens. I wiele osób jest dwulicowych, fałszywych, że przychodzą te święta, podaje rękę, uśmiecha się, a tak naprawdę za plecami to by wiecie co zrobili. Obgadywanie jeden drugiego i tak dalej, i tak dalej. Niezrozumienie przede wszystkim i brak tego dialogu. I słuchajcie, ja jak sobie kojarzę święta, no to wiecie, u mnie
różnie to było, tak jak wspomniałem wcześniej, jakoś zajebiście nie do końca, bo jeżeli chodzi o, o rodzinę, no to tak, mamusia, moja mama kochana świętej pamięci, zawsze walczyła o to, żebym miał lepsze życie, jest i była dla mnie autorytetem. I tak naprawdę, jak ją straciłem, zdałem sobie sprawę, tak jak większość ludzi, jak naprawdę bardzo ją kochałem i jak bardzo mogłem zrobić więcej, a nie zrobiłem, i jak mi teraz jej bardzo brakuje. I do tej święta moja mama zawsze starała się robić wszystko tak, żeby one były jak najlepsze dla mnie. No, a ja, że różnie w tym domu u nas było, oczywiście zawsze w Wigilię jedliśmy, siadaliśmy razem do stołu w takim małym, wąskim gronie. No czasami niestety były te kłótnie ze względu na mojego ojca, który, no nie będę za dużo mówił, bo jestem człowiekiem, który jakby nie było, zawsze swoich rodziców powinno się cenić, ale niestety jak nieraz któryś z tych rodziców jest nie taki, jaki powinien być, no to no jest to przykre, nie? Jest to przykre i powiem wam, że czasami psuje to wszystko, te całe święta, wiecie co. No i jeździło się na imprezy, wiecie co, ja pamiętam zawsze, jak było się młodym, no to dyskoteki, pierwsze święto, drugie święto, gdzieś się jechało na imprezę u nas w Ostrowie Wielkopolskim, koło Ostrowia Wielkopolskiego. Były duże imprezy i na kilka tysięcy osób, takie z prawdziwego zdarzenia, dyskoteki, no gdzie zawsze się rezerwowało jakąś lożę, fajna muzyka była na tej imprezie. Oczywiście, no jak jechało się na imprezę, to po to, żeby się napić, wiecie czego, nie urażady, tylko tych innych trunków, no i żeby się pobawić, wiecie, podylać, wyskoczyć na parkiet, pośmiać się, i bardzo często było się do samego rana na takich imprezach. Tutaj takich imprez w Anglii brakuje. Mamy te bary z muzyką, z tańcami, ale to nie jest to, co w Polsce. Nie jest to, co w Polsce. W Polsce jakoś na tych imprezach inaczej. I dlatego tutaj ci młodzi ludzie za bardzo nie mają co robić. Wszystko jest bardzo drogie, aczkolwiek ostatnie lata pokazały nam, jak Polska potrafi być droga. Między innymi też na tych świątecznych marketach, gdzie tam za jakąś głupią zapiekankę możemy zapłacić 40 czy 50 zł. A przecież zrobienie takiej zapiekanki, no to dużo nie kosztuje, bo co, bagietka, ser, szynka, jakieś dodatki, ile? 5 zł zrobienie takiej zapiekanki, a kasują 40-50. I zarabianie na wszystkim, ludzie też, nie wszyscy mają pieniądze. Kiedyś może było skromniej, bo dzieci się cieszyły, jak dostały jakieś pomarańcza, owoce. Wiecie, ktoś dostał na przykład jakieś tam łyżwy, czy łyżworolki, czy jakiś pistolet, czy jak już dostał Lego, to było wow, dostałem Lego, a jak już dziewczynka dostała Barbie, to o, jaka była zadowolona. A teraz z biegiem lat i nasze wymagania rosną. Teraz to już nie wystarczy Lego, lalka Barbie, teraz to już musi być tablet, teraz to już musi być PlayStation albo Xbox, grube siano, a w niektórych przypadkach nawet samochód. I nasze dzieci, wymagania wzrastają z roku na rok. I kiedyś tak naprawdę niewiele nam wystarczyło do tego szczęścia i ludzie byli bardziej szczęśliwi. Dzisiaj ludzie mają bardzo często dużo więcej niż mieli wcześniej, ale nie są szczęśliwi. Nie mają czasu, są zamknięci w tej swojej bańce i gonią za pieniądze. Gonią, 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 gonią.
kosztem swojej rodziny. No i później im się oczy otwierają, kiedy są już starzy i se myślą, po co mi to wszystko było. No ale już jest za późno, bo to, co mogli zrobić wcześniej, jak byli młodzi, to teraz już jest to bardziej skomplikowane. I wiecie co? Dzisiejszy świat tych mediów, tych social mediów sprawia, że ludzie cały czas za czymś gonią i chcą się pokazać. Chcą się pokazać, jacy to oni nie są, na co ich to nie stać i tak dalej. Bardzo często swoją głupotą. Bardzo często, jak to się mówi, jest takie powiedzenie bardzo słuszne, że głupota ludzka nie zna granic. My przez swoją głupotę popełniamy wiele błędów, które później mogą rzutować na nasze życie, a chcemy przez chwilę zabłysnąć gdzieś tam w sieci, zrobić siebie głupka i tak dalej, bo to się dobrze sprzedaje, a później hejty i się martwimy, o, jak to kurde na nas lecą, jak to nas obgadują. Widzimy wiele takich, można powiedzieć, fikcyjnych gwiazd internetu, które próbują zabłysnąć przez swoją głupotę, bo chcą mieć swoje 5 minut. Oczywiście wielu osobom się to udaje, bo głupota się w dzisiejszych czasach bardzo dobrze sprzedaje. Ale czy o to chodzi? Czy o to chodzi? Kiedyś ludzie byli tacy, aby powiedzieć, bardziej chyba mądrzejsi. Mieli zasady. Kiedyś zasady to były czymś ważnym. Kto nie oglądał filmu Psy i tak dalej, gdzie Cezary Pazura mówi w imię zasad, Linda, mój kochany Boguś Linda, w imię zasad. I właśnie to było to w imię zasad. Oczywiście też nie wszyscy mieli te zasady, ale dzisiaj jakby tak te zasady nie miały miejsca. I wiele ideologii, wiele rzeczy, które się łatwo sprzedaje, które pompuje się duże pieniądze w to, żeby ludzi ogłupić, żeby tę młodzież ogłupić, bo żeby ludzie nie koncentrowali się na tych ważnych rzeczach, a żeby koncentrowali się na głupocie. I tak rozmawiam z niektórymi ludźmi i mówią, słuchaj, czy jest sens mieć dzieci w dzisiejszych czasach, gdzie ten świat jest taki popierdzielony, taki pokręcony, że nie wiadomo, co za 5 minut może nas czekać, a co tu mówić o dzieciach, które jak dorosną, to nie wiadomo, w jakim Armagedonie będą żyły. Ale wiecie co? Jednak dużo zależy od nas. To, jak sobie ułożysz, to, jak sobie zaplanujesz mniej więcej, to, co przekażesz i to, jak będziesz się starał o to, żeby twoje życie i życie twoich dzieci wyglądało w przyszłości. Bo wiele osób, zauważyłem, odpuszcza. My, Polacy, jako naród waleczny, przestaliśmy nim być. Odpuszczamy. Jesteśmy tak podzieleni, że już nie ma tej siły w nas. Już nie ma tej siły, jaka była kiedyś w polskim narodzie. I włączając telewizor, czy jakiego innego rodzaju media, niestety widzimy, co się dzieje. A tak naprawdę cały ten cyrk, cała ta szopka, jak ta szopka jest robiona po to, żeby odwrócić ludziom uwagę od tych ważnych i ważniejszych spraw i rzeczy.
I bardzo ważne jest, żeby znaleźć balans, żeby znaleźć balans w swoim życiu. Tutaj w Anglii powiem Wam, że naprawdę wiele się nie zmienia i tak te nasze życie szybko ucieka i jak te moje ponad 17 lat minęło praktycznie jak jeden dzień i się człowiek nie obejrzał i już mamy kolejne święta Bożego Narodzenia, 2023 rok, a przyjechałem tutaj w 2006 roku. Tak się za chwilę nie obejrzymy, a będziemy mieli, jak dożyjemy, jak i zniepierdyknie znienacka, będziemy mieli kolejne i kolejne i kolejne i następne święta. I powiem wam, że ten czas przemija zajebiście szybko. I narzekamy, że jest źle, że jest tak, ale zadajmy sobie pytanie, czy my cokolwiek robimy z tym, żeby było lepiej. My lubimy narzekać, lubimy opowiadać, jak to jest przejebane, jak to jest ciężko, ale żeby cokolwiek zrobić, to bardzo mało robimy. My robimy więcej dla kogoś innego, czyli idziemy do pracy, pracujemy ciężko, bardzo często za małe pieniądze, bo bardzo często jest tak, że za to, co robimy, powinniśmy mieć lepiej zapłaceni, lepsze wynagrodzenie, ale robimy, wstajemy rano, pracujemy ciężko, wracamy do domu zmęczeni, robimy coś dla kogoś. A czemu nie robimy czegoś dla siebie, moi drodzy? Dla siebie! Zróbmy, poświęćmy troszeczkę więcej czasu dla siebie. Można pewne rzeczy rozgraniczyć, można znaleźć czas i można troszeczkę to życie inaczej potoczyć, żebyśmy byli bardziej zadowoleni. W Anglii przez to, że jest drogo, nie ma dużo rzeczy pozamykali, wiele osób twierdzi, że jest nudno, jest bida, że nie ma gdzie iść, wszystko stare jak za PRL-u, te niektóre miejsca. No tak naprawdę zobaczcie, chcecie iść na przykład na aquapark, weźcie, zobaczcie, ile aquaparków, zajebistych aquaparków jest w Anglii, sobie zobaczcie, ile aquaparków jest w Polsce. Kolejna rzecz, wesołe miasteczka, zajebiste, wesołe miasteczka. Zobaczcie, ile zajebistych, takich nowoczesnych, wesołych miasteczek jest w Polsce, a zobaczcie, ile takich zajebistych, wesołych miasteczek jest w Anglii. Kolejna rzecz, dyskoteki, imprezy. Zobaczcie, ile zajebistych, fajnych imprez jest w Polsce, zobaczcie, ile zajebistych, fajnych imprez jest w Anglii. Zajebiste, fajne restauracje z eleganckim, fajnym wyposażeniem. Ile jest takich restauracji, nie mówię o Londynie, ale mówię o tych innych miejscowościach, ile jest tutaj, ile jest w Polsce, ile jest jakichś takich innych rzeczy, atrakcji nowoczesnych w Polsce czy w Europie, a ile jest w Anglii. I wiele osób, z którymi rozmawiam, Anglików, którzy jeżdżą do Europy, do Polski, to są zdziwieni, mówią wow, 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 wow. Pięknie, wspaniale, zajebiście jest co robić. I przez to, że tutaj czasami ludzie nie mają pieniędzy, a czasami nuda, nie ma co robić, to co? Alkohol i dragi, i dragi. Nie mówię o tych miękkich, ale i te twarde dragi zaczynają brać, bo są bardzo dostępne na porządku dziennym. Tak, zaczynają wciągać. No i później zaczynają się jakieś uzależnienia i tak dalej. Alkohol na porządku dziennym, który się leje strumieniami, tak, bo co tu robić, to trzeba się nawalić. Oczywiście ja nie mówię, ja nie jestem abstynentem, ale wszystko musi być ręce i nogi, prawda? Wszystko musi być ręce i nogi, ale przez to, że jest nudno i tak dalej, no to ci młodzi ludzie znajdują radość w używkach. Znajdują, wiecie co jeszcze? W zeszłym roku, jak jeździłem
bo wyjechałem sobie, tak powiem wam, że ostatnio sobie wyjeżdżam na tych aplikacjach, tak, żeby tutaj pojeździć, nie tylko jako szofer, jak teraz, tylko wyskoczę nieraz, włączę sobie te aplikacje, wiecie, Bolt, Uber i te sprawy, nie? I jest dużo quiet, dużo spokojniej niż było na przykład chociażby w zeszłym roku. Ja już nie mówię, co było przed tymi świrusami, lockdownami, było zupełnie inaczej, życie wyglądało zupełnie inaczej, ludzie wychodzili, ludzie się bawili, spędzali czas ze sobą, ale i nawet w zeszłym roku było inaczej, bo ludzie starali się wychodzić i spędzać czas razem, a teraz jakoś tak, kurde, powiem wam, idziesz na miasto, nie ma za dużo jakoś tak, te puby, te restauracje, te imprezy są, nie są takie przepełnione, jak były kiedyś. Ludzie, nie wiem, siedzą w tych domach, na tych, kurde, social mediach, na tych konsolach i no tak nie wychodzą na zewnątrz, jak wychodzili wcześniej, żeby spędzić czas. Też chodzi o pieniądze, też nie wszyscy mają pieniądze, też nie każdy ma kasy, żeby co weekend wychodzić i tracić, nie wiem, 100 funtów czy tam ileś, ale no wiecie, jakoś tak inaczej było. Teraz naprawdę w tym roku zauważyłem różnicę, nawet nie ma tyle imprez firmowych, bo zawsze jak są, wiecie, święta, no to są te Christmas party, czyli firmy organizują imprezy do swoich pracowników, wiecie, nie? W zeszłym roku było dużo więcej tych Christmas party, dużo, dużo więcej. Moja żona pracuje w takim hotelu, gdzie no busy jest, ogólnie jest ruch, bo są meetingi, spotkania, wesela, fajny hotel. W tym roku quiet. Miała 3 dni wolnego w tym tygodniu, bo nie było pracy, gdzie zawsze są zawaleni robotą. Nie ma tyle tego wszystkiego, jak było wcześniej. Wiecie co, ludzie jakoś tak no nie spędzają tego czasu, nie wiem, razem, no kurde, młodzi ludzie, nawet jak się jeździło, to wiecie co, no jak ja byłem, kuźwa, nie czuję się jakoś staro, nie? Ale jak byłem, wiecie, miałem taki fajny wiek, gdzie się chodziło na imprezy, to w domu jak miałem siedzieć, to mnie dupa parzyła. Musiałem być cały czas gdzieś, kuźwa, poza domem, spotykać się z znajomymi, chociaż różnie to bywało, wiecie, ja tam, kurde, powiem wam, różnie miałem te chwile w swoim życiu, bo mówię, no, sytuacja taka, a nie inna, no ale zawsze starałem się jakoś radzić, żeby no jakoś, kurde, funkcjonować i żeby jakoś fajnie w miarę możliwości ten czas spędzać. I jakoś tak się nie miałem problemy, naprawdę miałem duże problemy, też się zajebiście czasami przejmowałem, miałem załamki i tak dalej, ale jakoś tak inaczej było, wiecie, no teraz dużo tych młodych ludzi popada w depresję, wiecie co, o jakąś głupotę, nie? O jakąś głupotę popadają w depresję przez te internety, przez to wszystko, nie? Kiedyś to tak ludzie za bardzo depresja, co to jest depresja? Ludzie są jakoś tak inaczej, bardziej potrafili radzić w tych swoich takich różnych problemach, nie? A teraz to, kurde, zobaczcie, ile młodych ludzi. Co drugi ma depresję? Tutaj w Anglii to już prawie chyba każdy ma depresję. Każdemu coś dolega. Wiecie co, ludzie udają, tu się uśmiechają, tu ten, a tu gdzieś później po kątach siedzą i są zestresowani, zdepresjonowani i tak dalej, i tak dalej. Nie powiem, bo mnie też czasami mam też doliny, jak pewnie każdy z nas, no ale staram się jakoś tym wszystkim sobie radzić. Wiadomo, to ja wspomniałem wcześniej, święta Bożego Narodzenia nie są dla mnie jakieś takie, wiecie, no to, że mam rodzinę, to jest zajebiście, ale wiecie co, no mam w głowie cały czas to, że ta moja mama zmarła w okresie świątecznym, dokładnie 31 grudnia zmarła, całe święta spędziła praktycznie w szpitalu, gdyby nie, można powiedzieć, zła diagnoza postawiona przez lekarzy ze szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, który ten szpital nieraz widzieliście może we wiadomościach,
niestety słynie nie z tych dobrych rzeczy, no to bardzo możliwe, że moja mama by jeszcze żyła długo, a niestety zmarła, no i czasu się nie cofnie. Takie jest życie. Takie jest życie. Straciłem wielu też przyjaciół w młodym wieku. Gdzieś jakieś wypadki, gdzieś ktoś... W ogóle zobaczcie, ile osób młodych umiera ostatnio, nie? Serce, problemy jakieś, wiecie co? Zobaczcie, ile młodych osób odchodzi, nie? Młodzi ludzie, nie? Dlaczego? No, możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego. Niestety nie wszystkie tematy można poruszać w internetach, ale wielu osobom się oczy otwarły. No ale też tryb naszego życia, stresy, problemy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie będę przeciągał, nie będę nie wiadomo jak długo tutaj kręcił, opowiadał, bo lepiej zrobić częściej jakiś filmik niż jeden, kurde, ponad godzinę i pierdzielić na okrągło w kółko i to samo. Piszcie w komentarzach, jak wy przeżywacie święta, gdzie jesteście, gdzie mieszkacie, czy jesteście na obczyźnie, czy jesteście w Polsce z rodziną, z najbliższymi, jakie potrawy tam u was są, bo u mnie, wiecie co, będzie tradycyjnie oczywiście, będzie tradycyjnie, ale jak co roku na święto też robię indyka, bo na Boże, albo na Sylwka, na Sylwestra. Ostatnio na Sylwestra zrobiłem takiego zajebistego indyka. Wcześniej oczywiście go marynowałem przez parę dni, zajebiście indyczek w przyprawach marynowany w zalewie takiej, w solance, czy to się nazywa profesjonalnie, i później jest to czysty, elegancki indyczek upieczony w piekarniku, a ślinka leci. Jak se pomyślę, jaki był dobry w tym roku, też takiego zamierzam zrobić. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Zapomnijcie o jakichś kłótniach, o tym, co się dzieje teraz w telewizji, o tych politykach, o tym wszystkim. Pamiętajcie, wy jesteście najważniejsi. Oni mają na was wyjebane. Jeżeli wy nie zadbacie o swoje życie, o to, żeby było lepsze, tak wiecie, sorry, tak patrzę jak ludzie jeżdżą, no kurwa, się później dziwię, że wypadki są co chwilę. Jeden drugiemu zajeżdża drogę. I właśnie o to chodzi, że żebyście te święta przeżyli. Wyjedźcie z domu wcześniej, albo nawet jak się spuścicie gdzieś, dajcie sobie czas, bo dochodzi do tylu wypadków, do tylu złych rzeczy w święta, ludzie się spieszą. I niektórym niestety nie jest dane, nie będzie dane przeżyć tych świąt, bardzo często przez głupotę, bardzo często przez pośpiech. Także pamiętajmy, życie tutaj na ziemi jest jedno, nie wiemy co nas czeka później. Starajmy się to życie przeżyć w sposób szczególny, bo my jesteśmy najważniejsi. Nie dajmy się wciągnąć w jakieś cyrki, w jakieś szopki, w jakieś udawania, bo bardzo często wiele rzeczy jest robionych po to, żeby nas skłócić, żeby odwrócić naszą uwagę od tego, co byśmy naprawdę mogli zrobić i to, jakbyśmy naprawdę mogli przeżyć swoje życie. Pozdrawiam serdecznie, dzięki, że jesteście ze mną. Trzymajcie się, jeszcze raz drogi wesołych świąt. Hej!